Drodzy, dzisiaj chciałbym skierować naszą uwagę na słowo zachęty. Zauważyłem od wielu lat, że początek września to jest taki trudny okres. Nie wiem, czy w waszym życiu, ale ogólnie jest najwięcej telefonów duszpasterskich. Pastorze, leżę, koniec, straciłem wiarę, coś tam. A tak naprawdę wiadomo, że lato jest to taki też okres troszeczkę rozprężenia. Mamy jakieś tam plany, nadzieje, słoneczko wysoko świeciło, było ciepło, miło i przyjemnie, dzieci nie szły do szkoły, studenci mieli czas odpoczynku i nagle wszystko wraca do normy, do normalności. Ale człowiekowi bardzo trudno jest się przestawić. Jak do tego jeszcze dojdą jakieś problemy, to nie trudno o jakieś zniechęcenie, jakąś depresję. I pytanie, czy to jest problem XXI wieku, czy kościoła XXI wieku? Myślę, że nie. Cały czas, na przestrzeni historii, chrześcijanie przeżywali trudne chwile i dzisiaj chciałbym takie stosowne słowo przeczytać i zachęcić nas, żebyśmy stanęli do boju. Otwórzmy sobie zatem list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 i 2 werset. I ten fragment chciałbym dzisiaj uczynić takim przedmiotem rozważań. Przeto i my, pisze autor listu do Hebrajczyków, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Ten fragment. Drodzy, list do Hebrajczyków, bo to jest fragment listu do Hebrajczyków, jest to szczególny list. Jest to list właśnie takiej zachęty. Właściwie list do Hebrajczyków możemy podzielić na takie dwa podstawowe przedziały. Pierwszy udowadnia, czy dokumentuje, przedstawia, zachęca ludzi do tego, aby uwierzyli, ufali Jezusowi Chrystusowi i aby żyli w Bożej łasce. I to jest ta pierwsza część. Druga część natomiast stanowi taką zachętę. Pamiętamy, że 11 rozdział to taka cała lista bohaterów wiary. I fragment, który przed chwileczką przeczytaliśmy, to ogromna dawka inspiracji i zachęty dla nas chrześcijan. Osobiście dla mnie. Kilkanaście dni temu przeżyłem bardzo głęboko ten fragment. Powiedziałem, Boże, chcę się tym dzielić dalej. Autor mówi tutaj o biegu w wyścigu. Bieg jest obrazem zmagania się, rywalizacji na pewno. Tak? Każdy z nas w szkole podstawowej musiał tam jakiś odcinek zaliczyć i wiemy, o czym rozmawiamy. Jest to pewnego rodzaju wysiłek. Z jednej strony to jest rywalizacja. Gdzieś tam jakaś grupa ludzi startuje i pierwszy, który dobiega do celu, jest najlepszy. Ale z drugiej strony ktoś, kto więcej biega, w ogóle uprawia jakiś sport, to wiemy, że zawsze z tym wiąże się taka walka wewnętrzna. Ci sportowcy, niezależnie jaka dyscyplina, zawsze przeżywają walkę wewnętrzną, czyli zmaganie się z samym sobą. I myślę, że autor listu do Hebrajczyków właśnie to miał na myśli, mówiąc o wyścigu. Mówił, popatrzcie w siebie, w was toczy się walka. Bieg, tak jak powiedziałem, to zmaganie fizyczne, ale też i zmaganie wewnętrznego człowieka. Właściwie bieg też w jakiś sposób pokazuje nam nasz charakter. Czy jesteśmy ludźmi zdeterminowanymi, gotowi walczyć do końca, czy gdzieś tam w którymś momencie rezygnujemy. Wewnętrzny człowiek ma ogromny wpływ na determinację w biegu. Ogromny wpływ. I to odkryto w sporcie i dzisiaj każdy zawodowy sportowiec oczywiście ma trenera, ale ma też psychologa. Człowieka, który z nim pracuje cały czas, aby ten wewnętrzny człowiek był przygotowany do walki. I drodzy, ten fragment z listu do Hebrajczyków, który czytaliśmy,
jest pewnego rodzaju instrukcją dla nas, chrześcijan, jak nie popaść w duchową apatię, w to duchowe zniechęcenie, jak nie zrezygnować z tego biegu. Zwróćcie uwagę, tu jest mowa o biegu, nie o spacerze. Czyli coś, co wymaga wysiłku, zaangażowania, determinacji, można by powiedzieć walki. Również jest to instrukcja dla osób, które popadły już w taką apatię, w takie zniechęcenie i nie wiedzą za bardzo, jak z tego wyjść. Myślę, że przynajmniej niektórzy z was wiecie, o czym mówię. Wielu z nas doświadczyło takiego okresu, że wpadamy jakby do takiego rowu, w takie tory i potem bardzo trudno jest wyskoczyć, żeby znów zacząć z taką determinacją, z taką radością żyć. Fragment ten zawiera 5 takich kroków i pozwólcie, że je opiszę tak króciutko. Po pierwsze, należy poznać czy poznawać historię biegu Bożych ludzi. To nam pomaga. Po drugie, należy weryfikować swoje życie pod kątem, czy nie jest coś, co mi przeszkadza w biegu, co mnie zatrzymuje w biegu. Po trzecie, należy nieustannie patrzeć, czy mieć przed oczyma wzorzec doskonałego biegu. Po czwarte, mieć właściwą motywację do biegu. Jak ja nie wiem, dlaczego biegnę, to wiecie, w którymś momencie powiem właściwie to nie ma sensu, tak? I po piąte, mieć właściwy cel biegu. Można biec, ale w pewnym momencie zorientujemy się, że biegniemy w przeciwnym kierunku na przykład. I to jest dramat. Dlatego przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym aspektom. Przeto i my, czytaliśmy, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Autor tutaj powołuje się na świadków. Pytanie, o jakich świadków chodzi? I myślę, bardzo łatwo możemy odnieść się do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tam jest cała lista ludzi, którzy zmagali się w biegu. Cała lista. Na pewno ona nie obejmuje wszystkich. To jest tylko część ludzi, którzy są opisani na kartach Biblii, ale dokonali cudownego biegu. I pozwólcie, że takie 3 przykłady przybliżę spośród tej całej listy. Po pierwsze, chciałbym powołać pierwszego, czyli Mojżesza. Mojżesz żył 120 lat na ziemi. Jego życie możemy dokładnie podzielić na 3 części. Pierwsze 40 lat, drugie 40, trzecie. Pierwsze 40 lat to był szczególny czas w jego życiu. Opływał w luksusach. Jak wiemy, córka faraona go zaadoptowała. Zapewne korzystał z najlepszych uczelni ówczesnych czasów. Na stół podawano mu najlepsze kawałki jedzenia, jakie mogły być w tamtych czasach. Wszystko do perfekcji. Był po prostu kimś wyjątkowym. Był wyjątkowym dzieckiem, a potem wyrósł na wyjątkowego mężczyznę. I ten okres się zakończył, jak miał 40 lat. Pewnie większość z was znacie historię i wiecie, że wyszedł, nie podobało mu się to, co się działo, zabił Egipcjanina i potem musiał uciekać. Potem musiał uciekać. I to wydarzenie zamyka pierwszy etap i otwiera następny. Wiemy potem, że dotarł gdzieś tam daleko i spotkał pewne dziewczyny, które pasły owce, pomógł im i to okazało się taką ciekawą znajomością, ponieważ ożenił się z kobietą i był pasterzem u swojego teścia Jetry. Wyobrażam sobie tego biednego Mojżesza, który tutaj mu posługiwano, noszono go, zapewne, żeby miał świeże, chłodne powietrze, jakieś tam wachlarze, po prostu był gościem. A tu nagle siedzi brudne, przepocone ubranie, stare już może, kilkuletnie, wokół stado owiec, nie wiem, czy było ich 12, 15 czy 500, pewnie nie za wiele. I nagle w jego życiu mamy drugi etap. Cisza, nic się nie dzieje, każdego dnia to samo.
Może gdzieś tam próbował się modlić do Boga, choć wydaje mi się, że nie miał jakiegoś wielkiego poznania Boga. Ale zapewne coś zostało mu wszczepione. Gdzieś tam może mama, może siostra przekazywała pewne wieści pozostawione od poprzednich pokoleń. I tak minęły następne lata, następne 40 lat. I pewnego dnia, pasąc owce, znów wiemy, wydarzyła się dziwna historia. Oto patrzy, płonie krzew, ale nie spłonął, więc podszedł bliżej. I to jest ten trzeci etap, który Mojżesz zapoczątkował. Spotkał się z Bogiem. I trzeci etap to jest służba Bogu. I niektórzy teolodzy mówią, że te trzy etapy można pięknie zatytułować, że w pierwszym okresie Mojżesz odkrywał, jaki jest wielki. W drugim okresie odkrywał, jaki jest mały. A dopiero w trzecim okresie odkrył, że może służyć Bogu. I to było piękne. Czy Mojżesz miał powody, żeby się poddać, aby zrezygnować w swoim życiu? Ja myślę, że kiedy czytamy Pięcioksiąg, to możemy powiedzieć, miał wielokrotnie, miał setki, może tysiące powodów, aby powiedzieć, Boże, ja już mam tego dosyć. Ja już jestem zmęczony. Zresztą jak Bóg mu zaproponował, aby wyprowadził naród, to popatrzcie, do jakiego stanu doszedł. Z człowieka wielkiego powiedział, ja się do tego nie nadaję. Ja się jąkam, jestem mały, wybierz sobie kogo innego. Ale myślę, że to jest też piękna lekcja, gdzie Bóg pokazuje nam, że chce oczyścić nas z nas, aby Bóg mógł nas użyć dla swojej chwały. I myślę, że jak szczerze się przypatrzymy sobie, to widzimy wiele rzeczy, które przeszkadza, które Bóg musi usunąć. Czego uczy nas historia Mojżesza, bo nie chciałbym jej za daleko rozwijać? Najlepsza odpowiedź, jaką znalazłem, Hebrajczyków 11:27. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie ulęknąwszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Oczywiście ten tekst odnosi się do wyjścia już z Egiptu z narodem izraelskim. Ale piękne jest to, że kiedy Mojżesz spotyka się z Bogiem, pyta, jakie jest twoje imię? I Bóg mu mówi, ja jestem. Czyli można to na różne, czy teolodzy na różne sposoby to tłumaczą, ale w taki najprostszy sposób można powiedzieć, Bóg powiedział do niego, Mojżeszu, jestem jedynym prawdziwym Bogiem. Nie ma innego. Nawet nie potrzebuję mieć imienia, bo nie ma innych bogów oprócz mnie. Zresztą to wyraził również potem w prawie. I Mojżesz przylgnął do Boga. I Biblia mówi coś niesamowitego, co jest bardzo przydatne w naszym dzisiejszym życiu. Mojżesz chodził z Bogiem przez wiarę, tak jakby go widział. Nie widział go, ale tak jakby go widział. I to jest piękne i myślę, że Duch Święty nas prowadzi do czegoś takiego, do takiego stanu, żebyśmy chodzili z Bogiem, choć Go nie widzieliśmy, nie widzimy, ale traktujemy poważnie Jego Słowo, a Biblia mówi, że Duch Boży mieszka w nas. Chociażby ten jeden fragment. A więc nie muszę się zastanawiać, szukać w emocjach, w uczuciach, jakiejś wizji, po prostu wystarczy, że potraktuję poważnie Boże Słowo. Bóg jest z nami. Ufaj Bogu, On jest. To jest ta lekcja taka podstawowa, którą przyjmuję, patrząc na życie Mojżesza. Kolejna postać to Dawid. To burzliwa historia. Wiemy, najmłodszy chłopiec w rodzinie, a więc do najgorszych robót, tak? A co było najgorsze? Pilnowanie owiec oczywiście. I podobnie jak Mojżesz, całe dzieciństwo i młodość spędził w towarzystwie baranów, na łąkach, gdzieś na pastwiskach, w samotności, bo przecież to on był sam tam. Ale w tym wszystkim Dawid był niesamowity. Potrafił zbudować głęboką relację z Bogiem. I myślę, że również to doświadczenie płynące z opieki nad owieczkami bardzo mu pomagało później. Kiedy został wybrany na króla, zamiast wnieść go na lektyce, na tron, posadzić, oddać mu hołd, przez wiele lat tułał się po jaskiniach i nie wiedział, czy dożyje następnego dnia.
Był w jego życiu też grzech i upadek. Pamiętamy historię z Betrzebą, jak zgrzeszył, jak potem próbował zatuszować i wiele obrzydliwych rzeczy wydarzyło się w jego życiu. Problemy rodzinne, ale również miał i problemy ze swoimi współpracownikami. W tym wszystkim Dawid z determinacją szedł przez życie. Gdybyśmy go zapytali, Dawidzie, czy miałeś krytyczne momenty? Zapewne miał. I nieraz w psalmach jego możemy wyczuwać pewne zniechęcenie, niezadowolenie z tego, co było, ale z drugiej strony wyczuwamy jego ufność do Boga, bezgraniczną ufność do Boga. I czego uczy nas historia Dawida? Ja myślę, że taką dobrą odpowiedzią jest psalm 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I właściwie to jedno zdanie bardzo mocno charakteryzuje życie Dawida. On w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji ufał Bogu. I Bóg go wyrywał z niedoli i wyprowadzał go. I Dawid miał wiele wspaniałych chwil, groźnych, ale kiedy Bóg wkraczał, to zawsze kończyło się zwycięstwem. Kolejna osoba to Jeremiasz. Jeremiasz to prorok żyjący w trudnych czasach Izraela. Wiecie, kiedy czytam ten etap historii, to zawsze dochodzę do takiego wniosku, nie chciałbym żyć w tych czasach. To były chyba jedne z najgorszych momentów historii Izraela. Odstępstwo od Boga. Odstępstwo jednoznacznie od Jego prawa. Bałwochwalstwo. Na każdym wzgórku jakieś świątynki, jakieś liturgia dziwna przyjęta od obcych narodów. I w to wszystko wkracza Bóg. Wyprowadza ich do niewoli. Jeremiasz został powołany na proroka. Przepowiadał przyszłość narodu izraelskiego i również narodów ościennych. I wiecie, pięknie jest mówić i powiedzieć sobie, dobrze, Panie Boże, dziękuję Ci, że tego nie będę oglądał, ale Jeremiasz to oglądał. Jeremiasz coś przepowiadał, a w krótkim czasie mógł oglądać, jak Bóg to realizuje. I to nie były przyjemne rzeczy. Za każdym razem, kiedy on coś przepowiadał, to był to sąd Boga nad Izraelem i nad ościennymi narodami. I drodzy, można było się załamać. Ja szczerze zastanawiałem się, jak ja bym się zachował. Zapewne Duch Święty daje sposobność, abyśmy mogli służyć Bogu. Ale po ludzku patrząc, ja bym się bał otworzyć usta. Bo bym sobie pomyślał, znów Bóg coś do mnie powiedział, jeśli ja to wypowiem, to się stanie, choć to nie jest do końca mądre, bo Bóg zawsze czyni to, co chce. Ale używał go i zapewne oglądając te rzeczy miał depresję, miał zniechęcenie, oglądał to i mówił, Boże, dlaczego tak się dzieje? Ale Bóg daje Jeremiaszowi piękne słowo. Czytamy w 23 rozdziale 6 werset. Za jego dni, mówi Bóg, Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Wyobraźcie sobie tą sytuację, gdzie ogląda sąd Boży nad Izraelem i również nad ościennymi narodami. A w tym wszystkim Bóg daje mu słowo pocieszenia. I mówi, nie przejmuj się, bo to zbliżają się dni, że Bóg będzie waszą sprawiedliwością. I historia Jeremiasza przede wszystkim uczy zachęca nas do tego, abyśmy byli wierni Bogu bez względu na okoliczności. Nie zawsze okoliczności są sprzyjające. Nie zawsze nasza służba przynosi entuzjazm, zadowolenie ludzi otaczających nas. Ale Bóg mówi, bądź wierny bez względu na okoliczności. I to jest kolejny bohater wiary, który wnosi zachętę. Podsumujmy ten pierwszy punkt. Ogromny obłok świadków. Historie biblijne. Warto jest od czasu do czasu po prostu otworzyć Biblię i poczytać jakąś historię.
od początku do końca. Bo właśnie ta historia wnosi do ciebie taką szczególną atmosferę, takiej zachęty, coś pokazuje, czegoś nas uczy, do czegoś nas zachęca. Drodzy, wziąłem też ze sobą, pewnie wielu z was znacie tą książkę. Bezgraniczne oddanie Chrystusowi. Wiele historii z całego świata, są również i biblijne, które właśnie opisują ludzi, którzy zaufali Bogu. Nie wszyscy oglądali piękne rozwiązanie. Warto mieć taką książkę w biblioteczce. Oprócz Biblii to są żywe świadectwa ludzi, którzy przeżyli, którzy doświadczyli czegoś szczególnego. I wiele z tych świadectw kończy się dramatycznie, patrząc po ludzku. Ale kiedy czytam, jest to dla mnie zachętą. Bo widzę, że w życiu praktycznie każdego chrześcijanina, który chce szczerze pójść za Bogiem, jest pewna cena, jest pewne doświadczenie. Mamy wiele możliwości oglądania w internecie. Możemy ściągać sobie, otwierać różne relacje, świadectwa, filmy ludzi, którzy w szczególny sposób przeżyli. Czasami zapraszamy misjonarzy do naszego zboru, którzy opowiadają rzeczy niesamowite. Ze 2 lata temu był u nas misjonarz, który opowiadał swoją historię, jak czekał na egzekucję. Wyprowadzili go do celi, w której odbywają egzekucję, założyli czarny worek. Mówi, oficer, który go przyprowadził, już odbezpieczył broń. I nagle ktoś zapukał do drzwi. I ten oficer wyszedł, a on klęczał i czekał. Mówi, klęczałem przez 6 godzin. I nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy. Po 6 godzinach wrócił, zdjął mu worek i mówi, wynoś się, nie chcemy cię widzieć. I mówi, to był jakiś przełom, jakiś cud, który Bóg uczynił. Ja nie powinienem był żyć. To zachęca, bo drodzy, dzisiaj siedzimy, jesteśmy bezpieczni. Nikt nas nie dotknie za to, że należymy do Jezusa Chrystusa w tym kraju. Ale są miejsca, gdzie ludzie płacą cenę i dla mnie osobiście jest to inspiracja i zachęta, aby dziękować Bogu, że tak jest. A z drugiej strony, tak jak to pięknie czynicie na każdym nabożeństwie, modlić się o tych ludzi. Modlić się o tych ludzi. A więc poznając historię Bożych ludzi, odkrywamy, że inni też mają, użyję potocznego określenia, pod górkę. Chcesz iść za Bogiem, będziesz miał od czasu do czasu jakieś przeciwności, krótsze czy dłuższe, głębsze czy płytsze, ale one będą. Odkrywamy, że cierpienie, życiowe przeciwności, chwilowe zniechęcenia to normalne doświadczenie w życiu chrześcijanina. Patrząc na determinację świadków, jesteśmy zachęcani do poświęcenia czy do głębszego poświęcenia się Bogu. Dlatego warto otoczyć się obłokiem świadków. To otoczyć się obłokiem świadków, ja rozumiem, że znasz historię po prostu. Może usłyszałeś na nabożeństwie, może kupiłeś sobie właśnie taką książkę i czytasz, może jeszcze jakąś inną. I te historie nas budują. One są potrzebne nam. To są żywe świadectwa, poprzez które Bóg przemawia również do nas. I mówi, nie zniechęcaj się, popatrz na tego, na tego, na tego. Oni przeszli, przebiegli swoją drogę. Dlatego zachęcam, abyśmy to czynili. I zresztą ten fragment bardzo wyraźnie mówi, że jesteśmy otoczeni, czy mając wokoło, czy około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. A więc obłok świadków, pierwszy ważny krok. Zbuduj sobie obłok świadków w swoim życiu. Miej, kiedy jest ci ciężko, żebyś mógł sobie przypomnieć jakąś historię, powiedzieć, a ten brat też miał podobnie i przeszedł. Ja też przejdę, bo Bóg jest ze mną. Druga rzecz to złożenie ciężarów i grzechów. Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy biegnąc nie biegli z ciężarami. Żebyśmy nie biegli z czymś, co nas usidla. Słowo usidlać znaczy dosłownie owładnąć, omotać, opanować.
pająk omota muchę, tak? I ona już jest skończona, tak? Nie ma wyjścia. I podobnie może być w naszym życiu. Możemy zostać w pewien sposób omotani i że będziemy ograniczeni, usidleni. Co może być przeszkodą w chrześcijańskim biegu? Co może nas usidlić? To jest bardzo konkretne i ważne pytanie, które warto sobie postawić. Wiecie, kiedyś pewien sportowiec powiedział, wyczynowy biegacz, że jak trenuje, to nawet telefon komórkowy jest przeszkodą. Jak ktoś naprawdę to poważnie traktuje, to chce być wolny. Mówi, ewentualnie buteleczka z wodą. I mówi, to jest wszystko. Reszta, mówi, jest zbędna i jest balastem. Ale Bóg mówi, jeśli chodzi o duchowy bieg, o dwóch rzeczach. Mówi o ciężarach i mówi o grzechach. Czy to chodzi o tożsame? Nie, to są dwie różne rzeczy. Czym jest grzech? Myślę, każdy z nas doświadcza, doświadczył. To przestępstwo Bożego prawa. To chybienie celu. Bóg nas stworzył, powołał do czegoś, a człowiek chybia celu. Robi, żyje w inny sposób. Grzech jest efektem cielesnego życia, cielesnego usposobienia człowieka. Kiedy poddajemy się temu cielesnemu usposobieniu, to zawsze rodzi, przynosi grzech. Czym jest ciężar? Wszystko to, co nie jest grzechem. Ciężar nie jest grzechem, ale w jakiś sposób nas duchowo obciąża. I co może być takim ciężarem? Po pierwsze, niewłaściwe pragnienia. Gdzieś coś nas złapie, przekona, uchwyci, może nawet jakaś reklama i zaczynamy tego pragnąć, zaczynamy tym żyć, zaczynamy zastanawiać się, jak to osiągnąć. Pytanie jest, czy to jest mi potrzebne, czy to jest ważne w moim życiu, czy to nie stanie się właśnie takim ciężarem w moim duchowym biegu. To mogą być niewłaściwe priorytety. Tutaj można by było każdy z tych tematów głęboko rozwinąć, ale ja tylko chcę zasygnalizować. Priorytety, niewłaściwie ułożone priorytety. Każdy z nas po jakimś czasie chodzenia z Bogiem powinien mieć poukładane pewne rzeczy. To jest najważniejsze, to jest punkt 2, to jest punkt 3, punkt 4, punkt 5, tak? I myślę, że wielokrotnie z tej kazalnicy mówi się o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Powiem inaczej, kto jest najważniejszy w naszym życiu. Jeśli wokół Niego, wokół Jezusa Chrystusa, wszystko się obraca, to zaczyna mieć pewien porządek. Niewłaściwe zainteresowania. Wiecie, w ostatnim czasie ze zdziwieniem patrzę, jak wielu chrześcijan dało się wkręcić w politykę. Moje pytanie jest, po co? Jakie to ma znaczenie? Jaki to ma sens, że ja będę codziennie oglądał te pomyje, które lecą z telewizji jeden na drugiego? Czy to mnie buduje? Ale ludzie przeżywają, szukają w tym czegoś. Mówi, bracie, daj sobie z tym spokój. Były wybory, było głosowanie. Znów na kilka lat mamy spokój. Raczej módlmy się o tych, którzy podjęli się zarządzać tym krajem. Nadmierne troski również mogą nas wprowadzić w taki stan obciążenia. Jedno czasami z drugiego wypływa. Można by tu poszerzać listę. Ja tylko sygnalizuję, żeby wam przekazać czy pokazać różnicę pomiędzy grzechem a ciężarem, obciążeniem. Jak się tego pozbyć? Bo to jest ważne pytanie. Myślę, że jeśli chodzi o grzech, mamy jasność. Odwrócić się od niego, wyznać Bogu, przyjąć Jego przebaczenie i Jego uwolnienie. Bo Chrystus wyzwolił nas, tak, na krzyżu. Nie tylko oczyścił nas, ale również z krzyża płynie moc do zwycięskiego życia. Często szukamy jakiegoś kompromisu, ale kiedy stajemy po stronie Jezusa Chrystusa, to Boże zwycięstwo, Boża moc przychodzi. Człowiek o własnych siłach nie ma mocy nad grzechem i myślę, że jeśli trochę chodzimy z Panem, to już to odkryliśmy, że możemy sobie obiecywać, deklarować sobie, Panu Bogu, innym,
ale grzech ma moc. Moc, która przewyższa wolę człowieka. A więc chociażby powołam się na pierwszy list Jana, który mówi, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i odpuści nam grzech i oczyści nas od nieprawości. Tutaj chciałbym też podkreślić, jak dziecko się wywróci, to mama czy tata robi dwie rzeczy. Po pierwsze przebacza, mówi, synu, mówiłem ci, nie słuchałeś, ale wybaczam ci, przytula go, przebacza mu za to, że nie był posłuszny. Ale potem robi drugą rzecz, musi zdjąć te brudy, tak? Jak wpadł do błota po kolana, to wiadomo, że dalej nie pójdzie, więc musi go przebrać, umyć, wyczyścić, aby był znów taki jak na początku. I Bóg czyni dokładnie z nami to samo. Nam przebacza nasze uchybienie, nasz upadek, a potem nas oczyszcza, czy chce oczyścić. Często zadowalamy się tylko, że usłyszymy, o, przebaczam ci, ale poczekajmy, Bóg również ma coś więcej dla każdego z nas. W przypadku ciężaru należy zadać sobie pytanie, czy jest coś w moim życiu, co mnie odciąga od relacji z Bogiem. Myślę, że to jest mocne i ważne pytanie. Czy jest coś, co mnie odciąga? To może, mogą być różne rzeczy i wcale to nie musi być grzech. Ale coś, co zajmuje nam czas, zajmuje nam myśli, zajmuje nam życie. Jeśli jest, należy postąpić zgodnie z instrukcją, złożyć z siebie wszelki ciężar. Czyli oddzielić się od tego, powiedzieć, to jest mi niepotrzebne. To jest tak jak ten biegacz, który trenuje, mówi, telefon mi jest niepotrzebny, parasolka mi jest niepotrzebna, wiele rzeczy mi jest niepotrzebne, biorę tylko wodę i biegnę. To wystarczy. Jeśli nie uczynimy takiego uwolnienia się od tego, pozbycia się tego ciężaru, to wcześniej czy później to nas usidli. I myślę, że wielu z nas, ja mówię o sobie szczerze, mam takie doświadczenia ze sobą. Myślałem, że sobie jakoś poradzę, że to jednak nie jest takie do końca złe, ale gdzieś w pewnym momencie odkryłem, aha, a jednak to w jakiś sposób wpływa na moje życie, na moje duchowe życie. Podobnie jak żeglarz na morzu, co jakiś czas sprawdza kurs, czy płynie we właściwym kierunku. Bo jeśli nie sprawdza, to może się okazać, że jak przepłynie jakieś morze, może być 500 kilometrów dalej od punktu. Dlatego co chwilę, co jakiś czas sprawdza się kurs, czy jestem na właściwym kursie, abym dopłynął do celu. I myślę, że to jest adekwatny obraz tego, co powinniśmy robić w naszym codziennym życiu. Czy jest coś, co mnie obciąża? Czy jest coś, Panie Boże, Duchu Święty, co powinienem odrzucić od Ciebie i powiedzieć sobie, tego nie chcę pielęgnować w moim życiu. Powinniśmy sprawdzić, czy w ogóle biegniemy. Czy biegnę? To jest ważne pytanie. Czy biegnę? Spojrzeć na siebie, czy przemieszczam się, czy stoję w jednym miejscu, czy usiadłem na bieżni i mówię, ja już dalej nie biegnę. Drugie pytanie, czy biegnę we właściwym kierunku? I dobrze jest mieć jasną odpowiedź na te dwa pytania. Przejdźmy do trzeciego kroku. Pozwólcie, że przypomnę. Przeto i my, mając około tak siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, i teraz biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę naszej wiary. Biblia zachęca nas, Boże Słowo, ten fragment zachęca nas, abyśmy wytrwale biegli w wyścigu. Kiedy obserwujemy biegi, szczególnie jak jest olimpiada, widzimy, że na początku wszyscy idą ostro. Ale z upływem czasu cała ta grupa biegnąca się rozciąga. I czasami jeden już obiegł stadion wokoło, a ten najsłabszy jest przed nim 2, 3, 5 metrów. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Kiedy biegniemy, kiedy biegniesz,
Ważną rzeczą jest, patrząc na to Słowo, abyśmy mieli przed oczyma wzór. A kto jest naszym wzorem? Jezus Chrystus. Jest to wzór, który swym blaskiem przyćmiewa cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków i możemy powiedzieć całą Biblię, całą historię ludzkości. Nie ma nikogo podobnego, kto powiedzi, o, prawie jak On, jak Jezus Chrystus. Biblia w wielu miejscach pokazuje Jezusa, który biegnie wytrwale do celu. Jest to doskonały przykład pragnienia i determinacji życia dla Ojca w niebie. Często szukamy jakichś wzorców, zachęty u ludzi, ale myślę, to najwspanialsze źródło jest w Jezusie Chrystusie. Wystarczy otworzyć cztery Ewangelie. Patrząc na Jezusa, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Pan panów i król królów, Syn Boży, przeszedł przez największe próby i doświadczenia. Nikt z nas nie doświadczy czegoś takiego. Wiecie, zawsze mam w uszach ten krzyk na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś mnie opuścił? W ogrodzie w Getsemane widzimy kryzys. Może za duże słowo. Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ten kielich mnie minie. Ale nie moja, lecz Twoja wola. Wiecie, tutaj widzimy Jezusa jako człowieka, który patrzy na to wszystko, widzi to, co jest przed Nim, wie, co się za chwilę wydarzy. Ale z determinacją biegnie do celu, bo wie, że ma do wykonania coś najbardziej cudownego, co się mogło wydarzyć na świecie. Zbawić człowieka. Nie cofnął się. Nie zrezygnował z biegu. Osiągnął cel. Zbawił ludzkość. Wiecie, widzę te otwarte drzwi do nieba od 2000 lat. A przed drzwiami stoi Syn Boży i mówi, chodźcie, chodźcie, to dla was zrobiłem. Czytaliśmy przed chwileczką, że zasiadł po prawicy Ojca. Zajął godne miejsce Syna Bożego. I czwarty krok, o którym mówi Boże Słowo, patrząc na Jezusa i sprawcę naszej wiary. Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia, tak jak przed chwileczką powiedziałem. Staliśmy się, ty i ja, jeśli narodziłeś się na nowo, staliśmy się uczestnikami tego wielkiego zbawienia. Tutaj trzeba by chwileczkę zamilknąć i zastanowić się nad tym. Jesteś uczestnikiem wielkiego zbawienia, wielkiego powołania, Bożego powołania. To nie jest coś powszechnego. Czasami nam się wydaje, że no, wystarczy się pomodlić, odwrócić od grzechu, no i jesteś zbawiony. To takie normalne, ktoś nawet powiedział, takie tanie. Ale popatrz z drugiej strony, jaka cena została zapłacona za to. I dlatego mówimy o wielkim zbawieniu, bo nie srebrem ani złotem zostaliśmy wykupieni, lecz drogocenną krwią Syna Bożego. Dlatego też w wielu miejscach Nowego Testamentu czytamy w Nim, w Chrystusie, przez Niego. I to nas zachęca, to mnie zachęca, bo Bóg otwiera moje oczy i pokazuje, jak wielkie to jest zbawienie, jak wielkie to jest powołanie, jak nowa rzeczywistość jest w moim życiu. Tylko dlatego, że byłem gotów odwrócić się od tego plugawego świata i zrobić miejsce w swoim sercu dla Jezusa Chrystusa. I dlatego dla mnie osobiście to jest wielka motywacja. Być, jestem uczestnikiem wielkiego zbawienia. I dlatego biegnę i dlatego nie poddam się nigdy do końca życia. Bo to jest najcudowniejszy bieg, jaki człowiek może dokonywać na tej ziemi.
ty i ja. To nie są jakieś gminne rozgrywki sportowe, ale to jest największa olimpiada, jaka mogła być w historii ludzkości. I ty i ja jesteśmy jej uczestnikami. Dlatego Boże Słowo mówi, biegnij, nie poddawaj się. Tu nie chodzi o to, że musisz pierwszy dobiec. Tu chodzi o to, żebyś dobiegł, żebyś osiągnął cel. I drodzy, przypomnę jeszcze raz. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w biegu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu w niebie. Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Wiecie, to jest bardzo ważne stwierdzenie. To On sprawił, że dzisiaj ty i ja jesteśmy w tym miejscu. Gdyby tego wydarzenia nie było, tego nabożeństwa by dzisiaj nie było. Nie miałoby sensu w ogóle. Ale to On jest sprawcą twojego i mojego zbawienia i On jest dokończycielem. To słowo ma swoją wagę, swoją wartość. To znaczy, że nie ja i nie ty sami biegniemy, że On jest z nami. On jest naszym wzorem, ale On również jest dokończycielem naszej wiary. On jest przy nas w tym biegu. I to jest ważne. To powinniśmy mieć przed oczyma. Nie wystarczy cieszyć się, że gdzieś tam biegnę, ale warto zadać sobie pytanie, co jest celem mojego biegu? Co jest celem? Dokąd zmierzam? Właściwie można by to zastąpić, co jest celem mojego życia tutaj na ziemi? Dokąd biegnę? Wiecie, jako chrześcijanie możemy mieć różne cele. Nie zawsze one są zbieżne z tym, co mówi Bóg. I myślę, że każdy z nas uczciwie powie, no różnie to bywało w moim życiu. Czasami schodziłem z bieżni i biegłem sobie własną trasą, tak? Ale Duch Święty mówi, wracaj, 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 bo masz do wykonania bieg. Należy zadbać o to, aby mieć jasną odpowiedź na to pytanie. Dokąd biegnę? Właściwie chciałbym to wzmocnić i powiedzieć, każdego dnia powinniśmy mieć jasną odpowiedź na to. Dokąd biegnę? Bo odpowiedzi na to pytanie będzie zależało twoje życie. To, co będzie ważne dla ciebie, to, co będziesz robił. Dlatego warto jest. Jest jeden, jedyny cel. Dokonać biegu, dobiec do domu Ojca w niebie. Paweł to pięknie przedstawił. W drugim liście do Tymoteusza, 4:7-8 werset, to są słowa, które Paweł pisze, niektórzy twierdzą, kilka tygodni przed egzekucją, mając świadomość, że jego służba na ziemi została zakończona. Siedział w więzieniu i czekał na egzekucję. I pisze tak, dobry bój bojowałem. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Mówi, jestem już na mecie. Wygrałem, zwyciężyłem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. To jest ten starożytny obraz. Wiecie, każdy zawodnik, który dobiegł jako pierwszy, otrzymywał wieniec laurowy. I przez najbliższe 4 lata był bohaterem narodowym. Wszyscy mu się kłaniali, wszyscy go znali i wiedzieli, że to jest gość, który zwyciężył. Paweł używa tego obrazu. Wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwych. Chciałbyś otrzymać ten wieniec? Usłyszeć, dobry zawodniku, zwyciężyłeś. Oto wieniec sprawiedliwości.
ale nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest ważne, abyśmy widzieli ten cel. To jest cel Twojego i mojego biegu. Oczywiście jest codzienne życie, ale jeśli nam przyświeca ten najważniejszy cel, wszystko inne będzie podporządkowane. Popatrzcie na sportowców. Inni się bawią, dyskoteki, imprezki, jedzonko, od koloru do wyboru. Sportowiec mówi, tego nie mogę, tutaj muszę trenować, tutaj to, tutaj tamto. Wszystko jest podporządkowane czemu? Olimpiadzie. Bo za 2, za 3, za 4 lata trzeba stanąć do zawodów i ja muszę być gotowy. I myślę, że to jest dobry obraz tego, czego Bóg oczekuje od każdego z nas. Abyśmy biegli i abyśmy byli gotowi na to. Droga siostro, drogi bracie, czy biegniesz w duchowym biegu? To jest pierwsze bardzo ważne pytanie. Mam świadomość znaczenia tego pytania, bo już sobie siedziałem kilka razy na bieżni. Powiedziałem, to nie jest dla mnie. Boże, daj sobie spokój ze mną. Ale Bóg powiedział, wstawaj, wstawaj. Jeśli możesz odpowiedzieć na to pytanie, tak, biegnę, jestem zaangażowany, zaangażowana w pełni, biegnij dalej. Nigdy nie pozwól sobie na to, żeby zrezygnować czy zwolnić. Ale jeśli nie biegniesz, zadaj sobie pytanie, co mi przeszkadza? Co jest przeszkodą? Jakie ciężary? Może jakiś grzech, który usidla i nie mogę pójść dalej? I wymyślamy różne rzeczy, tak? Że ciężko mi oddychać, brak tchu, że kolana bolą. Wiecie, że chodzę po górach i pamiętam początki, jakie były trudne. I każdy argument, żeby powiedzieć, dobra, wracam z powrotem do domu, był dobry. Dobry był. I w duchowej rzeczywistości robimy podobnie. Bardzo łatwo szukamy, chwytamy się argumentów, żeby odpocząć, żeby usiąść, żeby zdystansować się, żeby powiedzieć, nie, to nie dla mnie. Ale Duch Święty mówi, nie rób tego. Idź do przodu. Jeśli znasz lub poznasz odpowiedź, zrób z tym porządek. Nie ma się co nad tym litować. Powiedzieć, nie, już. Jeśli to mnie obciąża, jeśli to mnie usidla, to ja tego nie chcę mieć. Ja to odrzucam od siebie, bo chcę biec i dobiec do celu. Być może ktoś z obecnych powie, nic mnie nie usidla, nie widzę w swoim życiu żadnego grzechu, ale zmniejszyłem tempo biegu. Kiedyś to ja biegłem. O, kiedyś to to było. Ale dzisiaj już tak wlokę ze sobą nogi. Opuściła mnie pierwsza gorliwość. Co mam zrobić, aby znów biec jak dawniej? Myślę, że tutaj jest największe pole, obszar, którym my, chrześcijanie, musimy zadbać. Odpowiedź znajdujemy w Hebrajczyków 12:12. Autor powiada tak, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu. To słowo chciałbym tutaj tak wytłuścić. To słowo znowu ma pewne głębokie znaczenie. To znaczy, że ty i ja będziemy doświadczać zniechęcenia. Być może nawet spowolnienia naszego biegu. Być może diabeł będzie chciał nas wytrącić z naszej trasy. Ale to jest piękne, że u Boga nie ma przegranych. Bóg mówi, znowu wstań. Znowu pozbieraj się i biegnij dalej. I nie rezygnuj, nie poddawaj się. Ja jestem z tobą, czekam na mecie, czekam na zwycięzców. I każdy z nas ma takie chwile, ale Boże Słowo mówi znowu. Powstań znowu, zbierz się. Co mamy zrobić? Opadłe ręce i omdlałe kolana wyprostujcie. Ci, którzy trenują, coś robią, chociażby chodzą po górach, wiedzą, o czym mówimy. Jesteś już w momencie, gdzie mówisz, mam dosyć. Nie wiesz, czy iść dalej, czy już wracać, bo wszystko cię boli. Jesteś totalnie zmęczony, a do szczytu jeszcze daleko. I przychodzą te myśli.
Ale wiecie, co ja robię? Może to humorystycznie, szczególnie jak jestem sam, samemu i samotnie się idzie, to jest jeszcze trudniej, bo tylko jesteś ty i twoje zmęczenie. Oczywiście prawda jest taka, że nigdy nie jestem sam, tak? Przyjaciel jest zawsze ze mną. Ale wtedy mówię do swojego ciała, mówię, nie pyskuj, nie marudź, nie narzekaj, masz mnie tam zanieść. I nie ma dyskusji. Odrzucam to zniechęcenie, zmęczenie i idę dalej. Oczywiście, jeśli mówimy o fizycznym zmęczeniu, są pewne granice, których nie wolno przekraczać, bo to się skończy tragicznie. Ale w tej duchowej rzeczywistości nie ma granicy. Możemy zawsze powstać i iść i biec do przodu. W jaki sposób? Po pierwsze, nie zgadzaj się ze stanem, w którym jesteś. Jeśli dzisiaj stwierdzisz, że już nie biegniesz, powiedz sobie, to nie jest stan, w którym powinienem być. Powinienem znów powstać i zacząć biec. Postaraj się, aby ten wielki obłok świadków, który stanie się zachętą dla ciebie, był w tobie. Od czasu do czasu, może nawet powiedz sobie, nabędę tą książkę i codziennie rano sobie przeczytam jedną historię, bo jest na każdy dzień roku. Przeczytaj i podziękuj Bogu, pomóż się o tych ludzi, którzy cierpią i pomyśl sobie, będę też biegł bez względu na wszystko. Skieruj swój wzrok na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary. On jest sprawcą i on jest dokończycielem. Twoim sprawcą, czyli sprawcą dla ciebie i dokończycielem dla ciebie tej wiary. Ważne jest, żebyśmy ufali, żebyśmy biegli. Żebyśmy biegli, bo nagroda jest wielka. Czy zgodzicie się ze mną? Ten fragment jest dla mnie wielką inspiracją, jest również taką instrukcją, co robić, kiedy zwalniam albo kiedy zaczynają mnie dopadać myśli o rezygnacji. Nigdy nie rezygnuj. Nagroda jest wielka, bieg jest cudowny. Nie ma nic na tej ziemi sensu, jeśli nie biegniesz. Reszta jest tylko dodatkiem w naszym życiu. I warto jest o tym pamiętać i biec. Dlatego, drodzy, kończąc, chciałbym zachęcić, abyśmy powstali, abyśmy wejrzeli na swoje życie. Pomyśl przez chwilę, spójrz na swoje życie i zadaj sobie pytanie, czy biegnę. Jeśli nie biegniesz, zadaj sobie drugie pytanie, dlaczego nie biegnę? Co mnie usidla? Może jakiś grzech? Może jakaś rzecz, coś, co powoduje, że mnie oddziela od relacji z Bogiem. Jedna i druga rzecz musi być usunięta z naszego życia, jeśli mamy biec. Trzecia rzecz, czy patrzę na Jezusa, czy widzę Go jako sprawcę i dokończyciela mojej wiary? Czy On jest moją inspiracją w codziennym życiu, w tym codziennym zmaganiu? Stańmy przed Nim, pomódlmy się, zawołajmy do Niego, wyznajmy Mu jeszcze, jeśli potrzeba. On jest tutaj. Duch Pana jest pośród nas, jest w nas. I On pragnie zmieniać nasze życie, pragnie być takim dobrym inspiratorem, dobrym trenerem w życiu moim i Twoim. Ojcze, tak dziękujemy Ci za to cudowne powołanie, które jest udziałem każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś na ten świat, aby stać się moim sprawcą i dokończycielem mojej wiary. Że mogę z ufnością biec, patrząc na Ciebie, jako na zwycięzcę, jako na Tego, który biegu dokonał. Jesteś dla mnie inspiracją i zachętą. I dziękuję Ci, Panie, że byłeś gotów to uczynić dla każdego z nas, bo nas miłujesz miłością wieczną. Modlę się o siostry, o braci, którzy są zniechęceni, którzy są zmęczeni, znużeni. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas świeżą, nową inspiracją, zachętą.
abyśmy powstali, abyśmy wyprostowali nasze kolana omdlałe i nasze ręce, i abyśmy mogli biec dalej i dalej i dalej do celu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nigdy nie rezygnujesz z nas. Błogosław każdemu z nas. Pragniemy biec do celu. Pragniemy dobiec do mety. Pragniemy otrzymać ten wieniec sprawiedliwości, który przygotowałeś dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że jest wieniec dla każdego z nas, z naszym imieniem, który czeka na nas. Dziękuję Ci, Królu Królów. Błogosław każdego z nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.